Mateusz Kaniowski, wywiad podwyższonego ryzyka z tego względu, że widziałem jak Daro Lew, przepraszam, bagietę, a następnie na koniec się pokłócić, się skończył czas antenowy, nie mogłem odpuścić, trzeba było to zorganizować. Daro Lew, bagieta, panowie, przede wszystkim chciałem zapytać, co cię skłoniło do tego, żeby przeprosić bagietę? Uważam, że źle się zachowałem, wiadomo, emocje poniosły mnie trochę i przez to wszystko, co się wcześniej działo, nie wiem, jakiś dostałem taki jakiś atak takiego, wiesz, wkurzenia za przeproszeniem. Bagieta coś tam też nazwał mnie Menelem, no i się odpaliłem, no czasu już nie cofnę, biorę to na klatę, no i tyle, no, ale tak jak mówię, no nie powinienem tam zrobić i tyle, no. Z tego względu zapytajmy teraz, czy bagieta wybaczył Darkowi po tych przeprosinach? Nie no, generalnie ja nie myślałem, że taki dorosły człowiek o Menela się obrazi. Po prostu bardziej to rzuciłem tak do śmiechu. No, wyszło inaczej. Czekaj chwilę. Ale musisz to zobaczyć jeszcze raz. Ty nie do śmiechu, tylko ty z pełną taką szyderą to powiedziałeś i z takim, wiesz, zaangażowaniem. To nie było, że ha, 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 Menelu, tylko to było Menelu, a to jest różnica, nie? Bo czasami nie idzie ci przepowiedzieć niektórych rzeczy. Nie idzie ci przetłumaczyć, ty tylko drążyłeś jeden i ten sam temat. Plucie jakiś Thermomix, kurwa. I nie szło z tobą ani nic normalnego poprowadzić, bo ty tylko jedno. I po prostu też obrażałeś mnie trochę, że gorzej się wypowiadam. Co jest złego w tym, żeby myć głowę w Thermomixie? Nie no, generalnie ile razy można było tego słuchać, no i się wkurzyłem i cię nazwałem Menelem. Dlaczego uważasz, że słowo Menel jest aż tak obraźliwe? No bo nigdy w życiu, na żadnym streamie nikt mnie nie zobaczył, że w jakimś stanie, pijanym albo coś takiego. Natomiast, no dlatego, no przeważnie, znaczy no głównie dlatego. A dla ciebie to jest aż tak obraźliwe słowo? Na przykład, to jestem bezstronny w tej sytuacji, ja uważam, że to nie jest aż tak obraźliwe, dużo gorsze słowa sobie mówicie, panowie. Generalnie powiem tak, no nie wiem, czy mogę powiedzieć generalnie, bo będzie się znowu nabijał ze mnie. Po prostu, dalej, ja tego nie rozumiem, jak ty się o głupiego Menela wkurzasz, to jak ty w ogóle przetrzymałeś się w internecie? Przecież wiele razy ludzie takie gówna piszą, że jak ja bym miał wszystko brać na serio, no to ja już bym dawno musiał odejść z internetu. Bagieta, powiem ci tak, kurwa, to był jakiś przypływ złej energii, wkurzyłeś mnie wcześniej tym swoim zachowaniem, dobrze wiesz o co chodzi, byłeś kurwa, w tym sektorze, darłeś mordę i tak dalej i to było słabe, bo ja schodziłem z walki po nokaucie, a ty kurwa, zachowałeś jak zwykły pustak i gość, który nie myśli. Nigdy bym się tak w życiu nie zachował, żeby do gościa, który jest po nokaucie, schodząc z szatni, podejść i jeszcze go zwyzywać. Ale to pytanie było coś innego, to było pytanie o słowo Menel. Tak, o słowo Menel, no to mówię, że to się wszystko, chodzi mi o to, że to się wszystko nawarstwiło po prostu w tym dniu, rozumiesz? Wszystko się nawarstwiło i w tym momencie wybuchłem, dowolił mi jeszcze, że jestem Menel, no i wybuchłem i tyle. No, ale mówię, że tak jak mówię, no to ja źle zrobiłem, mam nadzieję, że wszystko jest okej i z twoim zdrowiem oczywiście i tak jak mówię, no za to cię przepraszam i tyle. No. Czy... Tak jak mówię, umie dolić, ale umie też przeprosić. Czy to był mocny cios, Dara? W sensie poczułem ten cios, ale bardziej byłem przerażony, bo zaczęło tak, jak to powiedzieć, to jak uczucie, jak coś ci się kurwa wbija, bo tam te szkło się rozjebało na kilkaset kawałków. Po prostu ja też byłem w szoku w takim, bo ja nie sądziłem, że Darek z takim stażem mi wbije. Ja bardziej myślałem, że wiesz, się poprzepycha, bardziej, że mnie popchnie, coś tam w tym rodzaju i to wszystko. A się zdziwiłem i to głęboko się zdziwiłem. Ale ze zdrowiem jest spokojnie, ale dobrze, że dzisiaj założyłem maskę, bo krzesłem dostałem. Jakby nie to, że maska, no to zobacz, jest pęknięta. To by miał łuk... Co ty gadasz? Widzicie to? Nie wiem, czy widać w kamerze. Ale to od kaczora? Tak, od kaczora, ale po prostu dla beki chciałem założyć na Dara, bo mówię, jak mi znowu sprzeda liścia, no to mnie maska trochę ochroni, nie? No i po prostu wyszło na to, że kto inny mnie chciał zgasić. Kurde, to srogo.
Czy zachowanie Kaczora wam odpowiadało, czy nie bardzo? To znaczy, no ja powiem, że każdy ma swój sposób na siebie, jeżeli on uważa, że ten sposób jest dobry, to co ja nie będę mu się wpierać. Natomiast mam swoje przemyślenia, ale to już, tak jak mówię, nie każdy robi co chce, nie? A ty? Powiem ci tak, że kapela za bardzo się posuwał za daleko i było widać, że Kaczor jest już w k***y, a on jeszcze bardziej wbijał szpileczki. Ja się nie dziwię, że Kaczor tak zadziałał, bo Kaczor, ja nie widzę tej walki. Albo to będzie jakiś, kapela zrobi przewałek, albo tam będzie taki srogi knockout, że kapela się nie pozbiera. Dobra, natomiast ty na końcu się już tak odpaliłeś, że krzyknąłeś do mikrofonu, że zaraz będziesz rzucał talerzem w Dara. No bo nie lubię pomawiania. Ja też na początku, Darek później wytłumaczył, że to niby tam jest za darmo, ale nie lubię, bo w internecie jak coś rzucisz, że coś ukradłeś... Tak samo jak mówisz Menel, to jest tak samo w internecie. I teraz piszą, że jestem Menel. A w życiu streama nie zrobiłem, żeby być nazywany, kurwa, zrozum, kurwa. W ogóle tych streamów nie robię, a jakbym kurwa odpalił streama i bym kurwa tak robił, to jeszcze okej, mogliby mi nawbijać kurwa, bo to może kiedyś bym, może kurwa wiesz, mógłbym robić, ale nie kurwa, jak w życiu czegoś takiego nie robiłem, rozumiesz? I też mi piszą kurwa Menel. Rozumiesz? Tak, rozumiem, ale po prostu ja nie myślałem, że to poleci tak głęboko, tylko po prostu on tym ciosem to podwindował. Rozumiesz? On tym ciosem to podwindował. Po części to jest moja wina, że tak piszą, ale też dużo jest w jego, z jego strony wina. Okay, ale to wyjaśnimy w oktagonie. Ja nie będzie litości. Idę, kurde, i Darek... Tak jest, litość to zbrodnia. Powiem ci, Darek, tak. Uważnie patrz, bo ciosy widmowe będą chodzić. Ciosy widmowe? To są ciosy widmowe. Nie będziesz je widział, a będziesz zostawał. Dlatego ta maska. Będziesz używał jakiś przyrodzony, czy co? Nie no... Zanimę jakiegoś filmu. Nie chcę cię obrażać, w sensie ten, ale ostatnia walka było tak, to tak było wyglądało, że dostałeś to jakby przecierkę i padłeś. Ja, dla mnie to jest widmowy cios, rozumiesz? O to, żeby ci wytłumaczyć. Czyli uważasz, że padnę po twoim ciosie widmowym? No, sądzę, że tak. Jak trafię oczywiście. A jak się Daro w twoim odczuciu zaprezentował w ostatnim pojedynku? Zobaczymy w oktagonie, ja nie chcę za dużo gadać. Ja zapytam, jak się wcześniej pokazał z Ksajo? Jak się pokazałem wcześniej, bo mówisz, że nie pokazałem nigdy charakteru i tak dalej. Słuchaj, jakbyś nie pokazał charakteru, to ja bym tej walki nie chciał. Ja chcę wyzwanie, Darek. To nie jest tak, że tego, ja po prostu, a powiem ci tak, że dzięki temu, że z Natanem walczyłem chociaż tą jedną rundę, ja dostałem odwagę, żeby ciebie wyzwać do walki, bo jestem, po prostu dostałem taki, trochę urosłem w piórka i po prostu chcę brać wyzwania. Nie chcę brać po prostu to, jak Lasik mnie wyzywa, że po prostu wyjdę do Lasika, po prostu tam będzie chwila, moment i tyle. Ta, natomiast nie, takie było pytanie. Pytanie było takie, jak według ciebie Daro się zaprezentował w walce z Ksajo? No, coś... Mogę tylko powiedzieć, że ładnie chodzi na nogach i tyle. No, coś tam trafił. I po prostu Ksajo go trafił porządnie, no i padł. Przed chwilą powiedziałeś, że to było uderzenie widmo, a teraz mówisz, że porządnie. Więc jaka jest prawda? To, ciosem widmo dostał. To ciosy widmo. Nie znam ciosów widmo, może ciebie uczą takich ciosów, nie wiem, gdzie to tak uczą, ale no dobra, no jak chcesz mi zjebać ciosem widmo, no to chętnie... To ten cios będzie uczciwy, nie tak, że ja ci jakiegoś ciosa nieuczciwego z tematyką pozaringową. Po prostu postaram się dać ci takiego ciosa, żebyś go nie zauważył, a żebyś padł. A czy przestraszyłeś się, jak Bagieta już wpadł w delikatną furię i chciał w ciebie rzucać talerzami? Nie przestraszyłem się. Oczywiście traktuję to jako show. Natomiast wracając do walki z Ksajo, to powiem ci, że chciałbym się bić z Ksajo, po prostu jakbym Ksajo dał mi szansę bić się w MMA, ale już zróbmy normalną kategorię 8-4,
i wtedy no, ta walka będzie taka bardziej równa, że tak powiem, i wtedy no, byśmy się tak sprawdzili, kto co potrafi, nie? Bo ja uważam, że no, szkoda mi tej walki, uważam, że mogłem tą walkę wygrać. Tu się przyczynił Bagieta do tego, że te wyzwiska, które tam padały na tym sektorze, z tą kurwą, tak nie wie, dobra, nie będziemy tego cytować, to trochę mnie wybiły z rytmu i tu troszeczkę winię ciebie, kurwa, za to. Także będę chciał to wszystko wyjaśnić w klatce z tobą, nie? No wyjaśnimy to w klatce i tyle, no. Ale co ci... No, za tego klapsa się przepraszam, bo nie powinienem się tak zachować. Klapsa? Powiem ci tak, że jeśli chcesz Ksajo MMA, no to zapomnij o tej walce, bo Ksajo walczy tylko w K1. Także sądzę, że będziesz długo czekał na tą walkę, żeby dostać rewanż w MMA, bo z Disem... Musi odbyć, ja tylko mówię, że chciałbym z nim zawalczyć na przykład na, jeżeli on by oczywiście chciał, na w MMA i oczywiście kategorię, żeby ta kategoria była 84 kg, nie? Panowie. Chciałbym takiej walki po prostu, nie? Tylko wam jeszcze zdradzę, że tutaj była obietnica, że nie padnie żadne uderzenie ze strony Dara. Jeszcze zróbmy face to face na koniec, kroczek do siebie poproszę. I ja chciałbym wam serdecznie podziękować za ten wywiad. Pytanie, czy Bagieta jest groźny? Kto jest groźniejszy? Bagieta, cała twarz ci aż chodzi. Ostatnie słowo do mikrofonu. Generalnie widziałeś wściekłego tygrysa? Przed chwilą widziałeś. Generalnie to chciałbym wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na mój kawałek, który właśnie będzie towarzyszył mi do wyjścia z Bagietą. Wbijajcie na kanał Darolew. I tak jak w tej piosence, Adzia, Adzia, wszyscy w strachu, wszyscy w strachu! Czemu się śmiejesz? Bo w strachu nie jestem, a ja też mam fajną muzykę i sądzę, że będzie grubo. Dziękuję panowie, Darolew, Bagieta, to była przyjemność, pozdrawiam.